Budżet Suwałk został zatwierdzony przez miejskich radnych. Prezydent Suwałk określił go 3 przymiotnikami – rekordowy, prorozwojowy i optymalny. Dochody w ostatecznej wersji projektu minimalnie przekraczają 664 miliony złotych. Wydatki natomiast to ponad 681 milionów 600 tysięcy. Deficyt więc jest bliski 18 milionom, niedobór środków w działalności bieżącej wynosi około 4 milionów złotych. W 30% pokryty on zostanie kredytem, a na pozostałe 70% wystarczą wolne środki znajdujące się w miejskiej kasie. Istotną częścią suwalskiego budżetu są wydatki oświatowe, które kilka lat temu sięgały niespełna 40% ogólnej wartości wydatków, a w 2024 roku pochłoną o ponad 5% więcej. Warto tu zauważyć, że nie wliczono tutaj oświatowych inwestycji, na które miasto wyda ponad 30 milionów. Największą jednak inwestycją pozostaje kontynuowana przebudowa układu drogowego w przemysłowej południowej części miasta oraz także będąca w trakcie budowa ostatniego odcinka trasy wschodniej. Na te dwa zadania z miejskiej kasy wydane zostanie w przyszłym roku ponad 57 milionów złotych. Ogółem na inwestycje miasto zamierza wydać 135 milionów złotych. Do projektu odniósł się Kamil Lauryn, opiniujący założenia budżetowe w imieniu klubu Suwałki Przyszłości, choć nie wiedzieć czemu ton wypowiedzi był kompletnie przeciwstawny treści. Trzeba powiedzieć, że na 2024 rok budżet rzeczywiście jest imponujący. Łagodna krytyka popłynęła z ust samorządowej opozycji, klubu PiS. Są różne wizje rozwoju tego miasta, jest również, z tego też wynika różna ocena tego budżetu, nie jako poszczególnych składników wydatkowania, ale ogólnie wizji tej politycznej, tego programu, jak ma wyglądać nasze miasto, do czego dążymy, jaki jest cel, jak widzimy w przyszłości rozwój pod kątem i finansowym, gospodarczym, ale też społecznym, tym takim typowo ludzkim. Jeżeli chodzi więc o ten budżet, my jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwość nie oceniamy go w kategoriach takich finansowych, czy dobrze jest, że na tą część jest wydatkowany taki budżet w takiej części, czy na to w innej. Oceniamy go pod kątem właśnie tej wizji przyszłości, wizji rozwoju, którym narzędziem jest właśnie wydatkowanie tych finansów w celu uzyskiwania określonych środków, celów, założeń. Szef klubu PiS miał między innymi uwagi również do wydatków dotyczących mediateki, co do której, jak zaznaczył, nie zapadła jeszcze decyzja o budowie, a już z miejskiego budżetu płyną na nią pieniądze. Zaznaczył też, że w klubie PiS nie będzie dyscypliny w kwestii głosowania. Nie owijał bawełnę pozytywnego stanowiska klubu Łączą Nas Suwałki jego reprezentant Marek Zborowski-Wejchman. Na dzień dobry chciałbym powiedzieć, że będziemy za. Nie będę kończył optymistycznym akcentem, ale deklaracja nasza po wysłuchaniu projektu budżetu, po długich dyskusjach wcześniej, po spotkaniach, o których pan prezydent mówił, po spotkaniach z panią skarbnik, z panem prezydentem, wiemy, że to jest budżet optymalny i będziemy głosowali za przyjęciem tego budżetu. Jako ostatni wypowiedział się przedstawiciel ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Pochwalił konstruktorów budżetu. Budżet miasta na przyszły rok jest skrojony na naszą miarę i na miarę naszych potrzeb. Dlatego też pozostając w głębokim przekonaniu na realizację tych założeń, jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk zagłosujemy na tak i poprzemy przedstawiony projekt uchwały budżetu miasta na 2024 rok. W wystąpieniach szefów klubów wyraźnie wybrzmiewały elementy podsumowania kończącej się wiosną kadencji. Wszyscy pamiętali, że suwalski samorząd w aktualnym składzie uchwala właśnie ostatni budżet miejski.